Witam Was serdecznie. To już ostatni odcinek, a w zasadzie czysto informacyjny odcinek poświęcony temu, co będzie znajdowało się w tym tak zwanym multipakiecie OLED, tak? Dlatego, że biblioteka, jak wiecie, sprzedawana jest w naszym sklepie internetowym albo w postaci nieco tańszej i wtedy plik, który pobieracie, zawiera tylko i wyłącznie sam folder biblioteki, ale można go pobrać również w tak zwanym multipakiecie, czyli z kilkoma ciekawymi, mam nadzieję, przykładami i z ekstrasami. Właśnie postanowiłem ten wielki taki pakiet, który Wam pokazywałem w poradniku, gdzie była również obsługa PCF-a dosyć fajna, na zdarzeniach z obsługą czasu letniego i zimowego, to również dostaniecie w pakiecie. Tylko że on oczywiście będzie nieco, naprawdę nieco symbolicznie droższy. Za to w tym momencie dla patronów moich ukochanych z serwisu Patronite mam dobrą wiadomość. Otóż, jeśli jesteś moim patronem i dokonujesz zakupu zwykłej biblioteki OLED, zwykłej podkreślam, samego tego tylko folderu, to proszę napisz w polu uwagi do zamówienia podczas zamówienia w sklepie, że jesteś właśnie patronem zarejestrowanym pod adresem mailowym, w razie czego podaj adres mailowy, gdyby on się nie zgadzał z tym, którym logujesz się do naszego sklepu, i w tym momencie moi patroni dostaną za free, jak to się mówi, za to może nie za free, bo tak naprawdę wspomagacie mnie niesamowicie, dostanie tą rozbudowaną wersję poradnika multi, poradnika OLED, jakby gratis. To jest mój ukłon i dziękuję za wsparcie dla moich patronów. Po prostu będzie nieco taniej, coś musi być ciekawego dla patronów. Teraz króciutko kilka słów o tym, co można znaleźć w multipaku i dlaczego warto go pobrać, że tak powiem, ze strony naszego sklepu. Otóż będą tu przykłady skompilowane zarówno dla Atmegi 32, ale też Atmegi 328, żeby ktoś później nie mówił, że na innym procesorze się nie da, bo się da. I teraz skompilowane, działające na 100%, tak? Także żebyście byli tego świadomi. Na wszelki wypadek najłatwiej będzie to zawsze sprawdzić na wyświetlaczu I2C, gdybyście nie mieli, gdybyście mieli SPI jakiś dziwny i tak dalej, to naprawdę warto zaopatrzyć się w mały I2C, który ma 4 linie, czyli zasilanie plus SDA i SCL, i ten na tym Wam zawsze zadziała. Tu jakby będziecie mieli sprawdzenie od strony sprzętowej. Później będziecie mogli przejść sobie na ewentualnie SPI, jak już zobaczycie, że przykłady Wam działają. Słuchajcie, jak się posługiwać tymi przykładami, to jest bardzo ważne. Na ekranie w drugiej kamerze widzicie w tej chwili projekt, który pozostał po ostatnim poradniku. Teraz tak już tylko szybciutko, jak sobie radzić tutaj z tym wszystkim. Otóż zobaczcie, odpalam pierwszy poradnik. Specjalnie uruchomiłem Eclipse Gadgeta i Wam wyjaśniam w tej chwili, dlaczego to jest bardzo istotne, bo zapomniałem w poprzednim poradniku. Spójrzcie, gdy dokonam kompilacji tego projektu, to zajmuje on ile w pamięci flash? No 9 kB praktycznie, prawda? Prawie. Dodatkowo w pamięci RAM 1175 bajtów. No jest tego troszeczkę dużo. Przydałoby się, dlaczego ktoś zapyta? No bo słuchajcie, te biblioteki przecież OLEDowe mają mnóstwo funkcji, z których na bieżąco nie każdy zawsze ze wszystkich skorzysta, no bo kto sobie rysuje za każdym razem na ekranie OLEDa na przykład trójkąciki, jakieś tam elipsy i inne rzeczy, prawda? A jak sobie to zrobić? Można wyłączyć funkcje, które są, które mają się, które nieużywane funkcje, żeby się nie kompilowały. Tylko zawsze człowiek szuka w głowie, jakie to były ustawienia, gdzie to trzeba wejść i tak dalej. Tymczasem wchodzimy w Eclipse Gadgeta, klikamy przycisk I i tutaj mamy na dole taki przycisk Boost Flash On. Zobaczcie, klikam go. W tym momencie wyskakuje podpowiedź z Eclipse Gadgeta, że prosi o to, aby zrobić Clean and Build projektu. Zmniejszam literkę I i teraz spójrzcie, zatem robię to, o co mnie prosi. Clean projektu, właśnie tego wybranego, Clean Selected Projects, zaznaczam i tutaj zaznaczam Build Only Selected Projects. Uwaga, kompiluję, zobaczcie, tu wskoczył znaczek czerwonej takiej błyskawicy i zobaczcie, ile nam odeszło, 3,7 prawie kilobajta biblioteki, czyli we flashu zmieści, o tutaj widać nawet ładnie na paskach podstępu, że nam się zmniejszyła zajętość, prawda, w pamięci flash, a więc pamiętajcie, żeby przy korzystaniu z bibliotek OLEDowych korzystać również z tych ustawień w kompilatorze, a pomagać Wam będzie przy tym sprytnie Eclipse Gadget. A więc widzicie, żeby za każdym razem tutaj mieć włączoną tą strzałkę czerwoną, czyli jeszcze raz przypominam Boost Flash
on, a w MKEclipse dorobimy opcję, żeby to też się kompilowało. Korzystam, jak mówiłem, na razie z Eclipse'a, ponieważ tu projekty są duże, ważne są podpowiedzi, żeby te funkcje wszystkie nie pisać z ręki i cały czas nie skakać po plikach. Dobrze, zobaczmy, co robi ten pierwszy przykład na ekranie, żebyśmy widzieli. Ja tu nie będę może omawiał w szczegółach, teraz stracił czasu. Wgrywamy go szybko do mikrokontrolera. Spójrzmy na drugą kamerę, co się na naszych trzech muszkieterach pojawi. Proszę bardzo, dla Atmegi 32 jest jakiś latający napis, taki pierwszy, podstawowy. Słuchajcie, tutaj bardzo krótki kod, żebyście wiedzieli w ogóle, jak zacząć, bo jak się czasami człowiek spojrzy na przykładowy kod rozbudowany, to potem nie wie, o kurczę, od czego zacząć, co jest ważne, które linijki są teraz i tak dalej, tak? Mam nadzieję, że to będzie fajne. Spójrzcie, już bez otwierania weźmiemy drugi przykład, skompiluję go. Drugi przykład, TS2, jak widzicie, strzałkę też wcześniej włączyłem. W drugim przykładzie na ekranikach powinno Wam się ukazać, na ekranikach OLEDowych powinien Wam się ukazać taki oto przykład. A więc tu jakaś już latająca grafika, powiedzmy, prawda, jakiś też pływający napis, jakieś ikonki. Tutaj będą ciekawe też rzeczy, rozwinę tego projekt. Zobaczcie, że tutaj będzie plik obrazki C, a więc pokażę Wam, jak sobie ładować ikonki. Oczywiście w tworzeniu ikonek pomoże nam, jak już wspominałem, nasz Pixel Factory. Ale dobrze, słuchajcie, do trzeciego pliku, dlaczego chciałem to króciutko omówić, ponieważ trzeci plik jest ważny, dlatego że jak ten spróbujemy skompilować, spójrzcie, moi drodzy, to tu powinien być mały problem, ale muszę dokonać jego opcji clean and build, zrobimy. I zobaczcie, on się domyślnie nie będzie chciał skompilować. Dlaczego? Dlatego, że jakiś błąd pokazuje się w OneWire. Ano, tak jak to bywa w moich innych poradnikach, wszystkie pliki C mają wyciętą zawartość i jest tylko podpowiedź brak biblioteki OneWire z Bluebooka. A więc widać, skąd można tą bibliotekę pobrać, tak? Tak samo nie ma pliku CRC i nie ma pliku OneWire C. Zobaczcie, można tutaj to zamknąć, te okienka. Czyli co trzeba w tym momencie zrobić? Słuchajcie, pomniejszę na razie okienko Eclipse'a. Przesunę okienko, gdzie mam na przykład foldery przygotowane gdzieś z Bluebooka, z jakichś ćwiczeń, tak? Biorę sobie z pendrive'a czy też z DVD i zobaczcie, wystarczy, że teraz złapię lewym klawiszem myszy, normalnie z Bluebooka na żywca wzięta biblioteka i wklejam ją do projektu test3m32, tu gdzie brakuje tego. Pokryją się wszystkie pliki i tak dalej, będą, robimy yes, copy to all i zobaczcie, że w tym momencie już nasza biblioteka się powinna ładnie skompilować, tyle tylko, że należy, pamiętajcie o tym, żeby czasami zajrzeć do pliku OneWire H i sprawdzić, gdzie macie podłączony czujnik. U mnie jest akurat właśnie na PB1, ale czasami z książki może tu być w innym miejscu, więc tu trzeba sobie, zawsze sobie czujnik sprawdzić. Zobaczcie, teraz dokonam kompilacji, już tym razem powinna przejść normalnie. I zobaczcie, jaki fajny przy okazji termometr uzyskamy na ekranie w tym projekcie przykładowym. O, zobaczcie, tak to wygląda, w końcu mi się to udało już skompilować. Proszę bardzo, piękny termometr, serduszko sobie miga w prawym dolnym rogu. To w takt, kiedy są dokonywane tak naprawdę rozmowy z czujnikiem temperatury. Chcecie zobaczyć, zobaczcie, że spróbuję to polać zimnym powietrzem, żeby teraz zobaczyć, czy rzeczywiście spada ładnie nam temperatura, czy pokazuje się ujemna. Słuchajcie, proszę bardzo, już go tutaj nieco przymrażam, poczekamy kilka sekund, jest, spada, no tam jeszcze mi się jakiś znaczek pojawia za stopniami, to musiałbym poprawić delikatnie, czy Wy już sobie poprawicie w tym przykładowym programie, warto byłoby odrysowywać jakiś prostokąt, temperatura działa, zobaczcie, jaki fajny, ciekawy, mały programik. Dobrze, teraz tą poprawioną bibliotekę OLED tu z moimi ustawieniami wkopiuję jeszcze szybciutko, copy, już szybciutko, żeby Wam pokazać to, co będzie w czwartym, paste, jest tu all i zobaczcie, w czwartym pokażę Wam wszystko, jeśli chodzi o to, co było przygotowane w poprzednim poradniku, a więc będziecie jako ekstras dostaniecie również tą bibliotekę do obsługi PCF 8583, ale taką poszerzoną o obsługę czasu letniego i zimowego, o ładne zdarzenie, o to, co opowiadałem kiedyś w poradnikach, a tutaj będzie to niejako ekstrasem w tym całym multipakiecie OLED, ale ten przykład już widzieliście, ja go tu nie będę kompilował, ponieważ on oczywiście tak samo nie skompiluje się jak poprzednie. Oczywiście musiałbym zrobić, o jest, nie skompiluje się, dlatego że trzeba to samo zrobić z biblioteką IR do... zresztą może zrobię to przy Was, żebyście też później nie mówili, że to nie działa. Słuchajcie, wystarczy skopiować tak, znowu OneWire, szybciutko kopiujemy, tak, wszystkie pliki, kopiujemy IR Uni, proszę bardzo,
kopii wszystkie pliki. I w zasadzie to te dwie biblioteki musimy skopiować z książki, tą drugą z Greenbooka i Runii, jak pamiętacie. I w tym momencie, gdy zrobimy Project Clean, to ten projekt już powinien nam się ładnie skompilować. Kompiluje nam się chyba. Coś tutaj Eclipse Gadget nam krzyczy, że czegoś chyba nie ma, ale powinno wszystko być ładnie. Jest. Wszystko się ładnie... jakiś tutaj nam jeszcze wykrzykuje error. Nie, no powinno wszystko być. Skompilowało się. Coś Eclipse Gadget chyba kłamie. Jeszcze raz zrobimy kompilację. Jest, dobrze. Tutaj być może mu, bo przedtem nie miał plików. Zobaczcie, teraz się wszystko skompilowało, a zatem wgrywamy to do mikrokontrolera i wracamy do tego, co było na początku, czyli w pierwszych poradnikach. Zobaczcie, moi kochani, jest ten największy przykład. Proszę bardzo, to wszystko dla Was. Tutaj już mamy ten hardcore z przesuwaniem, z czasem, z datą, z, słuchajcie, temperaturą w rogu. Życzę powodzenia, działajcie śmiało. Gdyby były jakieś pytania, to jak zwykle zapraszam na forum. Kończę już, nie chciałbym, żeby ten filmik się za bardzo rozrósł do wielkich rozmiarów. Tak tylko poglądowo, żebyście zobaczyli, jak z tej biblioteki, ale w wersji w multipaka z przykładami korzystać. Dziękuję Wam za uwagę. Do usłyszenia w kolejnych poradnikach. Hej!